Czy wiedziałeś, że Polacy ocalili belgijską niepodległość poprzez wybuch Powstania Listopadowego? Powstanie Listopadowe nie było jedynym powstaniem narodowo-wyzwoleńczym, jakie wybuchło w Europie w 1830 roku. Nieco wcześniej niż Polacy o swoją niepodległość upomnieli się Belgowie, którzy w wyniku Kongresu Wiedeńskiego stali się poddanymi władcy Niderlandów. Król Wilhelm jednak jawnie dopuszczał się dyskryminacji katolickich Belgów, faworyzując protestanckich Holendrów. W sierpniu 1830 roku wybuchła rewolucja belgijska, która już jesienią miała zostać stłumiona przez obrońców Ładu Wiedeńskiego, a zarazem zaborców Polski, Rosję i Prusy. Interwencję przekreśliło Powstanie Listopadowe, które zmusiło zaborców do pozostania i stłumienia polskiego zrywu, który bezpośrednio zagrażał Rosji i Prusom. Tym samym przekreśliło to interwencję w Niderlandach i pozwoliło Belgom na zwycięstwo i upragnioną niepodległość.